2 marca około godziny 16 na węźle autostradowym Tarnów Centrum doszło do pożaru samochodu osobowego. Na miejscu działały dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Tarnowie oraz jeden zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie-Rzędzinie. Nikt nie odniósł obrażeń, a pojazd spłonął doszczętnie. Przyczynę pożaru będzie ustalała tarnowska policja. Na czas działań służb parking był wyłączony z użytkowania.